pączki mogę. Akurat, drodzy Państwo, wczoraj jedzie policja i mogę, mówią, no to ten właśnie, ten co spaceruje. Spaceruje. I wiecie co? Zamiast mogę patrzeć na mnie bardzo negatywnie, to z szacunkiem czapkują mi, jakbym był komisarzem policji w całej Polsce, tak. Pan chodź. Ja wyjeżdżam, Tomaszku, legalnie, nie tak jak Polacy wszyscy na dziko jadą, no. A ja legalnie, oficjalnie poprzez rządy państwa polskiego, oficjalnie wizy, wszystkie... Co tam za fotki są? Jest rysopis, wszystko. Data urodzenia, miejscowość. Józefów, Stanisławów, 30 maja, 63. Wszystkie kraje świata. Tak? No. Wszystkie kraje świata, ważne. 91 rok. Co robimy teraz? Nagrywamy sobie. Nie ma tutaj zwierząt. Chyba, że nietoperze przyjdą. Co myślisz, pani kolega? No, tam specjalnie dałem napisy, bo sam ledwo rozpoznawałem, co on gadał i nie wiem, jak on ma na imię, ten gość. Nawet też nie wiem. Kiedyś go spotkałem, tam poprosiłem, żeby dżem zagrał pod Markoszem, to pamiętam. O, to pod Markoszem często był, tak. To już dawno było, kurde, już back in the days. Wszystko tam. Idziemy pójść na pole, no panie Damianie, to już późno. Ale właśnie o to chodziło, bo pan Krzysztof mówi, idziemy co minutę do mnie, ale nie, jeszcze chwila, bo jest ciekawa rzecz tutaj się dzieje. I o to właśnie chodziło. Panie Damianie, to już taka późna pora, że... Jest git. No już, może być. I jedna ręka. No i tak miało być. To mówię panu Tereman, panie Tomaszu. Tak, ten trzy dzień. Tak, to jest Tereman. Ja to tak, wstanę czwarty rano, tak. Żyję. Piąta żyje, szósta żyje, siódma jakby ktoś tak, tam włączył. Dokładnie, tak. O siódmej rano to tak jakby ktoś wtyczkę wyciągnął. Tak. Jak chciał. Tak. No i jedna. Wyrwało dużo zdjęć, wszystkie, w 90%, ale to trochę się uchowało, śmierć, bo jak pan, no. Warto było, jak ja całuję pana ojca, chociaż chwilkę. O Jezu, po co panu takie zdjęcie? Ale chwilę, sekundę, tak. Nie tylko ta radość, ale... No kurde. Krzysztof też przeżył tragedię, no przeszło. Ale może. Lepiej mieć ojca jakieś żywe fotki, a nie... A właśnie brat się przyjął śmiercią mamy, chowa na Józefowie Biłgorajskim, a tu jest brat tuż przed śmiercią mamy, który jeszcze... Tego roku umrze, wie pan? Po raz ostatni go widziałem żywego, gdzie w kilka miesięcy później umrze. Nigdy się nie spodziewałem. Ta fotka, to z kiedy jest? 80 lata, jak zaczynałem swoją karierę. A to był pan w liceum, nie tutaj pewnie? Tutaj już skończyłem szkołę średnią. Już. I pierwsze moje występy z Julinka. To jest strój sceniczny jakiś? Tak, artystyczny. Z cyrku, zakład widowni cyrkowych, nawet takie umowy mam o pracy. Podziękowanie za ten pobyt w domu kombatanta i jeszcze raz. O Jezu. Już to. Jeszcze raz ślicznie dziękuję. To... Dobra, tutaj jeszcze mamy pana świadectwo, taka ciekawostka, nie? Z 78 roku, podstawówka. No, i tutaj, tutaj jak powiedział pan Tomasz, chyba żadnych trójek wtedy nie było. Nie było. Chyba od dobrego się stopnia zaczynały. Bo tutaj jest język polski dobry, biologia dobry, matematyka dobra, fizyka dobry, chemia dobry. A reszta bardzo dobry. No język rosyjski bardzo dobry. Proszę bardzo, bardzo dobry. Okej, tam jest. No, a WF, no to piątka, no nie, tak jak... Tak już znaczy, mogę profesorów wtedy już się pan wyróżniał, no nie? No nie? Najbardziej profesora zdziwiło, że ja chodziłem... Na rękach biegałem, tak. W szkole podstawowej, to go najbardziej zdziwiło. Aha. No i powiedział, przed zakończeniem roku szkolnego, mówi Rojek, nie chodzić mi na lekcje WF, masz piątkę z wyprzedzeniem miesiąca, przed zakończeniem roku szkolnego. Otrzymałem piątkę, nie? Czyli bardzo dobry. Warunek jeden, nie przychodzić mi na lekcje WF. Ale to, co pan wczoraj robił pod blokiem? Ja myślę po prostu, że te twoje filmy, które są wyświetlane, powinniście jakoś mieć jakieś tipy z tego, nie? Bo wszyscy mają tipy.
wszyscy aktorzy, nie? Mają klipy, wszyscy artyści, nie? Z każdego swojego występu. Czyli Tomasz, ja zaniechałem wiele lat. Zaprzepaściłem szansę, która ewentualnie mogłaby mi dać przyszłość. Na ten moment tak, ale jak to w przyszłości wyjdzie, to nie wiem, nie? Bo 15 lat pracy artystycznej, nie? Między innymi, tak. No i... to jakieś umowne odszkodowanie pewnie by było, a nie, że że nagle panu policzą przez te 30 lat, ile dokładnie się panu należy. Wątpię, że tak będzie, mi się wydaje. Myślę, że to będzie jakieś umowne odszkodowanie, jakaś tam kwota do uzgodnienia. Ale jak to będzie w porządku, to mi się zdaje, że dobrze wiedział. No. Żeby świat wiedział, że tutaj pan się kieruje profesjonalizmem, prawdą, wie pan, że tutaj nie ma nawet odrobiny kłamstwa. Jutro idę do Gazety Biłgorajskiej, coś tam będą chcieli pogadać, już sam pójdę tutaj, nie będę pana Krzysztofa męczyć, nie, bo, już sam pan pójdzie osobiście. Bo pan się wybiera do Francji niedługo, za 2-3 dni, ma przyjechać sponsor. Dokładnie. On na pewno będzie wraz. Ja stronię od alkoholu, wie pan, całe życie nie piłem. Dlatego, że nieraz chodzę tu ze swoim skunksem po nocy, a że pan Krzysztof kocha zwierzęta, to jakoś tak mnie zaczął zagadywać o tym, przeszło jedno do drugiego, że chcę jechać do Ameryki. Poszło, że zaczęliśmy nagrywać ten film. Miał być na początku jakiś tam sam wywiad, ale pomyślałem, że tu jest taki potencjał jednak, że warto coś więcej pokazać. I te filmiki pańskie, stworzonko razem, wie pan, tu raptem panu zajmie 30 minut vlogiem połączyć to i no i satelita, wie pan. Odrobinę chęci, no rozumie pan, no nic więcej. To wszystko było, że tak powiem, na takim freestylu i wydaje mi się, że tego aż tak nie widać i to jest fajne i jakoś próbowałem uchwycić parę scen, żeby pan Krzysztof tutaj, że tak powiem, się nie spinał, że jest kamera, jakoś tak spontanicznie chciałem to zrobić też czasami. Wie pan, bo tej gumki gdzieś nie ma, wie pan? Lecimy? Mhm. O, tam raczek jest, trzeba raczka minąć, dobra. Lecimy już? Chciałbym po prostu, żeby nikt o panu Krzysztofie był rozpoznawalny przez każdego w Biłgoraju, tak? Żeby sobie nikt nie pomyślał, że idzie jakiś bezdomny czy ktoś, tak? Bo mi się wydaje, że w Biłgoraju trochę osób myśli, że pan już nic nie robi. Mi się tak wydaje. Panie Damianie, ale myślę, że w całej Polsce już myślę, że całkowicie nic nie robię, tylko odzawodowiłem się i... Tam nad zalewem, jak chodziliśmy, tam dużo pan o tym mówił, trochę tego nie dałem. No, trochę dałem. Tam ogólnie, no, tak średnio było nagrywać, bo trochę młodzież się tłukła. Chociaż to jeszcze nie było wakacji, wtedy to był początek czerwca. Nagrywaliśmy w krzakach ogólnie, żeby ten efekt green screena wydobyć. Tak, no, zadowalającym efektem według mnie, na amatorskie warunki. Wchodzą te napisy, nie? No to pan chodzi na tych rękach cały czas tam. W ogóle ile pan by przyszedł na rękach takim, no, na maksymalnym? Maksymalnie mogę bić rekord świata, nikt jeszcze na ziemi mi nie pokona 200 metrów. A 200 metrów przejść... 200 metrów? To jest niemożliwe dla akrobatów chińskich. Czuję to się jest tak, jak ode mnie do tasko mi się dokładnie, tak? Zupełnie swobodnie mogę biegać. Pan Guma to by przyszedł od Kochanowskiego do kombatanta, by się dwa razy zatrzymał. Nie, to mniej więcej by tak było, nie? Tak by było. Fajnie, że przez ten film pan Krzysztof w ogóle telefon jakiś dostał. Taki no porządny bardzo, nie powiem. Czekałem raz chyba pół godziny w... Samsung od sponsora, przyjaciela, także specjalnie Samsung jedna najlepsza. Chodziłem pod dom kombatanta, dzwoniłem tam do pielęgniarek, żeby pana wołały. Pół godziny stałem na pana, to wtedy były te największe upały, 35 stopni się zgrzałem i pan nie wyszedł, to już poszedłem do domu, bo z tą kartką stałem tylko, żeby nagrać, jak pan stoi, z tym dziękuję. Jak pan gołębie karmi. Na tym rondzie też fajnie wyszła ta stójka. Chciałem, żeby tu dynamika jakaś była zawarta w tym. Nie było to od ale to, że kamienie, to coś przeszkodziło, że kamienie? Jakby... Wchodzi w rączki, no a rączki są bardzo delikatne, nóżki nie, a rączki są bardzo delikatne. Ale... Paluszki, stanąć jedną rękę na kamieniach, gdzie one są karłowate, one się wbijają jak kolce w rękę. Na tych pastach, jak pan w tym garniturze w ogóle, to odwalone, że tak powiem, dobra. Idzie na rękach,
Ja chciałem podkreślić coś takiego, że pan jest akrobatą cały czas, a nie tylko jak pan się przebierze specjalnie do występu. Dokładnie, jak to artyści cyrkowi muszą się przebierać. Tak jak na przykład policjant jest policjantem cały czas, a nie tylko jak jest w mundurze. No, nie? I love you. It's very much beautiful. Beautiful, I love you. Rządy pana Sapkowskiego śpią. Ja występuję do chwili obecnej nie dla pieniążków, charytatywnie, dla wszystkich domów pomocy społecznej w całej Polsce. Niech pan się pochwali, ile jeszcze robi pan pompek w związku z tytułem, no nie? No, ile dziennie robi pan pompek? Kilkaset pompek, swobodnie zawsze dziennie. No, to też no w wieku, no już trochę, jeszcze trochę panu brakuje do 60, ale już sobie... 50, tak można mówić. Ostatnio na dwóch rękach, w takich kozakach, wie pan, to jest sukces, no rozumie pan, wie pan? No to jest wielki sukces. Pragnę się reklamować i w całej Europie, no wystąpić w Paryżu, wie pan. Nie lękam się wielkich tego świata, bo sam czuję się wielkim, wielkim artystą. Osiągnąłem rzeczy niemożliwe. Ale, tak, ale panowie, to jest dziwne. To ma też, to ma policja, ma chyba straż pożarna też, to jest zawodowa. To jest coś tam, nie? Właśnie, bo oni nie płacą z usług. Tylko państwo nie opłaca wszystko, nie? Ale jakieś tam dokument mają, nie? Mm-hmm. Też mają. Nie, renty. Ale panowie, ja powiem panu szczerze, tak słynna firma jak ZPR w Warszawie, przecież ona, teraz się dowiedziałem poprzez to Radio Maria, jeśli można to powiedzieć, ona wykopiła satelity razem z telewizją Polsat o wartości 1,5 miliarda złotych. Tak podawało Radio Katolickie pana Ryzyka. No i ja się dziwię, bo wiele ludzi mnie zaczepia, prawników nawet nie, mówią, no jak? I te nędzne 5 tysięcy nie mogą ci dać tej renty, tak znana firma, która dysponuje taką kwotą, horrendalną kwotą. A ty masz jakieś takie dokumenty na ten nadzór? Mam dokumenty i tutaj jest w ZUS-ie Biłgorajskim poprzez Ministerstwo Kultury, ONGI zaliczone, Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie, bo ONGI tak się nazywało. Zaliczyło mi lata współpracy jako akrobata, najwyższy poziom światowy. Tutaj w ZUS-ie w Biłgoraju jest. Jest, tak? Jest od roku 81 do roku 95 jako akrobata na umowę zlecenie. A gdyby dali cały etat, no wystarczyłby panowie tylko około 5 lat. Już przez przynajmniej 20 lat bym brał rentę i się harandam. Dlaczego oni mi to uczynili? A jak dali jakąś odmowę czy coś? Nie, bo taki przyszło pismo do mnie z zawiadomieniem, a tutaj właśnie jeszcze taki pan z ZUS-u, chyba prezes ZUS-u z Biłgoraja jeszcze chciał mi podać dłoń. Mówi, oni wszystkie lata współpracy policzyli panu jako umowę zlecenie. No i to jest, mówi, przykre, mówi, a w kompetencji tej firmy, mówi, słynnej, było tylko po prostu opłacać składki ZUS, mówi, nic by się nie wydarzyło, bo... W białych kaluszkach. Tak, mówi, nic by się nie wydarzyło, gdyby panu te lata współpracy zaliczyli jako umowę, jako etat, mówi, nie? I po 15 latach... Ale 15 lat, to tak, umowę zlecenia może być chwilowa, na rok, dwa, pięć. Tak, 15 lat ciężkiej pracy, dlaczego oni mi to uczynili? Ale, a mało tego... Ale jak tak. Praca ma charakter stały, to musi być umowa pracy. Tak, to automatu, nie? Ale powinni dać z miejsca etat, bo nawet tutaj prezes ZUS-u właśnie z Biłgoraja dziwili się wszyscy, dlaczego oni tyle lat pracy... No chore w sumie, no bo dzisiaj często jest umowa na zlecenie, ale to raczej na jakiś krótszy czas, a potem jakoś... No tak, tak, nie, bo jest taki, jak pan pracownik da próbę, bo człowiek nie wie, czy będzie zadowolony z tego słowa, tak. Ale jak przyjdzie się sprawdzić... Jeszcze jakby 2 lata, ale 15? Tak, 15 lat. Proszę iść w tamto. Ja sobie tak będę jeździć, co nie? Proszę się odwrócić i machać do mnie. I mało tego, drodzy panowie, ja wam mówię szczerze, dlaczego ta instancja rządowa słynna ingerowała w moje życie? Każdą minutę do mojego życia, udowadnia, gdziekolwiek chciałem wyjeżdżać i otrzymywałem oferty międzynarodowe, Stany Zjednoczone, w ogóle jedyny w dziejach państwa polskiego kontrakt Stany Zjednoczone, zrobili mi blokadę. Milionerzy mnie zapraszali, blokadę mi zrobili. Pana Rojka nie można nigdzie wypuszczać, on jest do dyspozycji rządów państwa polskiego, czyli do ZPR-u warszawskiego. Czyli wszystko było im można nawet nie po prostu za przeproszeniem taki, zabić. Taki miałeś, taki miałem reżim. No. Ale gdyby naród polski pomógł wszyscy Rojkowi, no to ten Rojek już dawno by otrzymał swoje zadośćuczynienia. Ale naród polski w ogóle bardziej no, dba o swoje dobra. No, ja się nie dziwię, no ale jak temu Rojkowi pomóc dzisiaj? No? Jak odzyskać te pieniądze od rządów, którzy mają potencjał wielki, no. Kto najbardziej się blokował wstępu? ZPR warszawski, ale to jest nie, instancja rządowa. Blokady biura paszportu nigdzie nie ale można jak, było. Ale jak chciałeś odzyskać?
już po tym zakończeniu kariery takiej... Po zakończeniu kariery już miałem bóle kręgosłupa. Wtedy mogłem mieć występy tylko sporadyczne. No, dobrze, a później jak tak zacząłeś walczyć o swoje? Nie miałem szans, bo wszystkie lata pracy policzyli mi jako umowę zlecenia. A to było już wyrokiem dla mnie, że już nie mogę otrzymać renty. Mówię, proszę mieć żal do tej właśnie instancji. Ani renty zdrowotne, ani dokładnie, dokładnie. Ale panowie, komisja, lekarze, będąc mówię, w trakcie występu, mówię, jak oni mówi, mogą ryzykować zatrudniać człowieka, akrobatę o takich wyczynach, coś więcej niż wyczyn światowy, zatrudniać w swojej instancji w ogóle i w ogóle no nie odpłacają składek ZUS. Mówi, to jest ogromne ryzyko, to jest szaleństwo, to jest choroba. No takiego człowieka to trzeba mu dać opiekę wyjątkową, nie? Żeby właśnie mógł w ogóle to, występować, wykazać. Patrz, no. Jak mogę zatrudniając, pierwsze co tak. Muszę zrobić, muszę go na badania wysłać. Tak. Lekarz musi wystawić zaświadczenie, że on jest zdolny do pracy. A tu bez tak. Przecież wielu lekarzy... No, bez tego nie mogłyby dać umowy o pracę. No, wielu lekarzy wybitnych mówią, pan na scenie występując, panowie 15 lat, pan już był inwalidą. No bo takie rzeczy robić na ludzkie to jest inwalidztwo grupy pierwszej. Pan być może dlatego miałeś umowę zlecenia. Umowę zlecenie i oni, jeśli ja miałem, panowie, umowę a zlecenie. Umowę dzieło. Zlecenie. Umowa zlecenia. Jeśli się ma taką umowę, wówczas artysta daje się na pastwę losu. Artysta tak. Dla nich jest... Zawsze jest tak, artysta światowy jest dla nich jako przedmiot. Nie jako podmiot, tylko jako przedmiot. O, się ubiorę, wie pan, może już tam... To można, wie pan, ubrać się, wie pan. No i... No, tak, żeby się parę osób, to za świadków wezwać tych paru ludzi, że... Ale tutaj, gdzie ja występowałem, panowie w rewiach dziennych, gdzie były wybitne piosenkarki, pani Asia Rabik, no Joanna Rabik, która jedyna występowała w paryskiej Olimpii. Ja również byłem mistrzostwa świata artystów cyrkowych, również brałem udział w Paryżu, jako jedyny w Polsce. No. Jednak ona jako świadek żyjący, no mogłaby powiedzieć, gdzie Krzysztof Rojek, gdzie ona mi towarzyszyła kilkanaście lat z moimi występami. Mam świadków klinicznych, tak, swoją grupę, gdzie ona by mogła potwierdzić. Panowie, moje występy w rewiach dziennych dla instancji zwanej ZPR, gdzie widziała moje brawa spontaniczne, gdzie gratulowała mi, gdzie była pełna podziwu, że ten Rojek, no jak może w takim kunsztem siły, no... To nie jest taka trudna sprawa, tylko wystarczy jakiś tam złożyć pozew. Świadkowie żyjący są jeszcze, tak. Zacznę się od najwyższego poziomu i przygadzać wyżej, powołać świadków. Tak. A jak nie, to zostaje, co zostaje? Strasburg. Poniekąd Strasburg, tak. Wiele ludzi mi mówi Strasburg, ale z kolei jak będę pisać do Strasburga, to Strasburg, najwyżsi sędziowie napiszą mi, że Rojek przeciwko Polsce. Ale nie, dlaczego Rojek się domaga prawdy? To będzie ze zwykłą sądu sprawa, to będzie z pierwszej instancji, z drugiej. Dokładnie. Sąd administracyjny. Dokładnie. I wtedy można po prostu napisać do Strasburga, w języku polskim pisać odręcznie można, tam absolutnie. Panowie. Tyle sędziów, no. Tak można tam opisać i tam jest sąd niezależny. Niezależny. Czy to dobrze, czy to źle? I'm sorry. See you tomorrow.